Cześć. Cześć. Sobota, odpoczywamy. Na zewnątrz nie wychodzimy, bo strasznie wieje, zrobiło się zimno, ale te mrozy zapowiadane przyjdą dopiero jutro. Tak. I skorzystaliśmy z okazji, że tak naprawdę w sumie też nie mamy nic do roboty innego i wygrzebaliśmy słuchajcie materiały z 2019 roku z wakacji i zaczniemy montować z tego nową serię. Z fajnej podróży. Ale nim Wam o tym wszystkim opowiemy, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że wczoraj myślę, że mogłem Wam pokazać jakiś tam talent. Więc nie wiem, czy to się Wam podobało, czy nie. Myślę, że niektórym się podobało, ale też zauważyłem parę łapek w dół. Czyżby to były te osoby, które mają nieco inne poczucie humoru? Nie wiem, zastanawiam się, ale w każdym razie wszystkim Wam życzę dobrego poczucia humoru i w ogóle dystansu do siebie, do świata i w ogóle do wszystkiego. No bo co nam innego pozostało, jak nie cieszyć się i weselić się. Prawda? Tak. No to to tak tytułem wstępu. Słuchajcie, rok 2019 i wakacje, które zaczęliśmy. W czerw końcem czerwca to były bardzo, bardzo fajne czasy i w sumie chyba taka jedna z ostatnich naszych wspólnych takich bardzo spontanicznych wyjazdów. No jeszcze wiecie, w 2020 też pojechaliśmy tam na Bliski Wschód i od tej pory już nigdzie dalej nie wyjeżdżaliśmy. Byliśmy też w 2020 roku na Ukrainie, ale to bardziej stacjonarnie siedzieliśmy w Karpatach, tylko i wyłącznie Yy, nawet nie wiem no widzieliście to wszystko na daily vlogach No i jeździliśmy po Polsce. Jeździliśmy po polsce, tak, okej, okay. no właśnie, zapomniałem. Trochę jeszcze było <grym> jednak. No tak, tak, Nim tutaj usiedliśmy yy, Jakieś podróże były, no to co? Opowiemy troszeczkę może o tej podróży z 2019 roku do Rendo? co? Tak, tak. Plan był taki, że na początku będziemy opiekować się chatką u Kuby, czyli to jest ta, taka chatka, gdzie można przyjść i nocować. Jako turysta, jak, jak chodzisz po górach, albo po prostu parę dni posiedzieć. I no zazwyczaj Kuba siedzi tam cały, cały sezon sezon od, od wiosny do jesieni, ale zmienili w Ukrainie przepisy i mógł zostać tylko trzy miesiące, więc Myśmy przyszli na początku sezonu letniego, a w lipcu on sam przyjechał i, i przejął to wszystko. Mi się wydaje, że myśmy przyjechali właśnie koniec czerwca i byliśmy no, 18 na... 18 przyjechaliśmy, czerwca. 18 czerwca. I dyżurowaliśmy jakoś dwa tygodnie, a potem przyjechał tak, Kuba. Tak, troszeczkę ponad hmm. dwa tygodnie. Więc tam siedzieliśmy, chyba nie było bardzo dużo y, gości, nie? Parę razy było, no, raz była taka, taka większa grupa, parę razy kilka osób, a też było dużo dni kiedy byliśmy sami. Troszeczkę było też takich indywidualnych, właśnie, że ktoś tam przyszedł sam albo jakaś para dołączyła, także w sumie było sympatycznie. Tak. Kameralnie i sympatycznie. No ale nie robiliśmy tam większych wycieczek, bo musieliśmy być tam w miarę blisko chatki, jakby ktoś przyszedł, no ewentualnie by czekał tam godzinę, dwie albo trzy. Aż wróciliśmy na przykład z zakupów w wiosce, mhm. ale nie mogliśmy na przykład iść na cały dzień, dzień od rana do wieczora gdzieś w wyższe góry, bo za długo by czekali. Więc, więc nie robiliśmy tam tak bardzo dużo i nie filmowaliśmy tego też. Tak. I, da i potem, jak już Kuba przyjechał do chatki... Myśmy pojechali autostopem nad Morze Czarne przez Mołdawię, mm -hmm. Mołdowę? Tak, Mołdawię. Nie wiem. Mołdawię. Mołdawię. <laughs> no i o tym będzie właśnie y, ta krótka seria, którą teraz zaczęliśmy przygotować. Także tam są y, pewne takie y, dziury, że tak powiem, bo nie jest na przykład wszystko nagrane. Nagraliśmy troszeczkę rzeczy z chatki, które wam pokażemy w pierwszym odcinku. Potem będzie dosłownie jedna scena... Y, z okolic Mamałygi, to jest praktycznie granica Ukraina-Mołdawia, jeszcze po stronie ukraińskiej, przepraszam, a potem już będzie Mołdawia, więc yy, myślę, że ta historia tak naprawdę rozkręci się dopiero w Mołdawii. A potem będzie bardzo fajne. Myślę, myślę, że chyba najfajniejsza część tej podróży to, jak będziemy podróżować wzdłuż brzegu Morza Czarnego i będziemy tam szli przez taki bardzo fajny park narodowy, taki odcinek plażą. Już teraz słuchajcie, nie pamiętam, czy to było 40 czy 50 kilometrów. Na... 30 chyba. 30? Tak. A myśmy tam dwa dni szli, jakoś. No, ale nie cały dni. Nie całe dni. Nie. Dorenda chodziła nago, więc trzeba było zwolnić. Nie, co myślisz? Ja chodziłem nago. Nie, też nie. Ryby pływały nago. Ale stara się przyciągać oglądaczy, chyba. Nie, ale kąpaliśmy się nago. Tak. tak, to prawda, ale tego nie będzie na filmie. No niestety, szkoda, nie? Ja też bym to z nie oglądał. Ale mogę powiedzieć, że on będzie nago w pierwszym odcinku, ale nie nad morzem. Ale planuje się za, zasłonić, zablurować, żebyście Aha. tam za dużo nie zobaczyli. Żeby YouTube się nie czepił, nie? No właśnie, bo w końcu mogą to oglądać dzieci, nie? No tam a my jesteśmy, tak nic nie widać za bardzo, a my ale my chcemy, żeby dzieci jednak. jak nas oglądały, to żeby po tak. prostu wynosiły jak najlepsze rzeczy, a nie jak najgorsze. Tak więc lepiej zasłonić, można jeśli tak? Tak. No, żeby się nie zbulwersowały. Nie, nie wiesz, nie, nie, po, no tak. nie popadły Dobra. w zgorszenie. Wystarczy tego tematu. Pierwszy odcinek prawie jest gotowy. Jeszcze jakieś tam ostatnie szczegóły y, trzeba będzie nagrać. Potem ja zrobię jeszcze y, angielskie napisy, bo chcę to od razu... Udostępnić. Ja myślę, że jutro się pojawi, w niedzielę. Tak, nie ale jeszcze powiemy. nie wiemy, czy rano, czy po południu, czy wieczorem. Tak, oczekujcie, y, że zrobimy premierę, y, czyli ja myślę, że my go już dzisiaj y, wstawimy na YouTube i zaatagujemy jako premiera, która pewnie będzie jutro. Jak się Dorenda wyrobi szybko z tłumaczeniem, to może nawet jutro przed 12, czyli tak. Ale na pewno nie przed 10, bo będziemy spać. No, o, tak, tak, tak. Jutro jest niedziela, odpoczywamy do dziesiątej będziemy spać na pewno. Albo będziemy udawać, że śpimy, bo dzisiaj o pół do się obudziliśmy, nie? No, ale, potem, ale potem zasnęliśmy no, jeszcze. tak. No i tak, no. No to więc właśnie przychodzimy do was z taką dobrą nowiną, wesołą nowiną, miejmy nadzieję, bo... i co dalej z tymi odcinkami? Jak często będą Aha, się pojawiać? Y, no, będziemy to montować na bieżąco. Myślę, że jak wytrzymamy, y, nie będzie tego za dużo, nie będzie to zbyt obciążające. Y, to co niedzielę. I nie wiem, ile mniej więcej tych odcinków będzie, myślę, że przynajmniej cztery lub przynajmniej 5, bo to, to jest w zasadzie historia, która się toczy na okresie czasu dwa tygodnie. Coś takiego. Coś takiego. No, nie była to duża podróż, nie ośmiomiesięczna, tak jak rowerem do Azji Centralnej. Krótsza, ale myślę, że również ciekawa. Szczególnie, że jak później zobaczycie, te okolice, gdzie byliśmy nad Morzem Czarnym, właśnie na Ukrainie, to jest bardzo, bardzo ciekawa, ciekawe miejsca, i rzadko odwiedzane przez y ludzi, którzy tam vlogują. Naprawdę. Znaczy, na przykład miejscowość Wiłkowo, gdzie jest uważana przez taką y, ukraińską Wenecję, myśmy też tam dotarli, mieliśmy nieco inne wrażenia, ale to była myślę, że też była specyfika tej chwili, bo myśmy tam przyjechali wieczorem, było strasznie dużo komarów. Y, Jakaś taka była dla nas trochę ponura, nieprzyjemna aura i woleliśmy jednak uciec nad, z powrotem nad morze. Tak. Ale też będzie coś. Coś, coś nie coś z, tego, z tej miejscowości. Także co, my na tą chwilę kończymy. To była taka zajaweczka, żebyście wiedzieli co nowego. Wracamy właśnie z jakąś taką małą podróżą na kanał, bo ostatnio no to jesteśmy bardziej stacjonarnie. Tutaj widzicie, nawet większość ostatnich vlogów jest po prostu z domu nagrywana, bo... Trudno tam wyjść, bo tam strasznie wieje i w ogóle jest nieprzyjemnie pada. Jutro chyba będzie śnieg, więc może ten śnieg pokażemy, jak. No, może zrobimy bałwana. Tak, albo znowu coś ugotujemy. <głosy> <głosy> Tylko ja nie wiem, co my tam bardziej wolicie oglądać: gotowanie, czy gadanie, czy, czy podróżowanie. Tak, wiem, podróżowanie. No, wiadomo. To niestety jest ostatnia podróż, z której jeszcze mamy materiały, które nie są zmontowane. Tak. Więc mam nadzieję, że potem jeszcze uda się coś. Cokolwiek. Ja jeszcze mam jedną, jedną podróż. Tak? Sam, jak sam byłem A. też na Ukrainie. Wtedy tak. Derenda jeszcze była w pracy chyba. Pracowałaś nie. Ja też A, pojechałem wtedy. się chatką. Tak. Mam, tam, mam tam też trochę materiałów. No myślę, że to też może kiedyś zmontuję. Ale to będzie jeden, jeden, jedyny taki odcinek, zupełnie jakby nie wiążący się z niczym innym. Po prostu tam o Czarnochorze, o chatce przede wszystkim i o tym miejscu, które zobaczycie już jutro też przy okazji. Także pa, pa, hej.